Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie znaki ognia i zapraszam Was na prognozę tygodniową z kart Tarota 4 do 10 marca bieżącego roku. Zaczniemy sobie od zodiakalnego barana. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Pamiętajcie, żeby sprawdzić znak ascendentalny. Link do strony, gdzie można go obliczyć, macie pod tym filmem. I wybieramy z czytania tylko to, co nas dotyczy. To, co nas nie dotyczy, w ogóle się tym nie przejmujemy, tak? Karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych baranków będzie w tym tygodniu. Poniedziałek. Król buław. Wtorek. 10 denarów. Środa. 8 buław. Czwartek. 9 denarów. Moi kochani. No. Jakiś dobry interes na początku. I plony zbieracie. Piątek. 9 kielichów. No nieźle. Sobota. Kapłanka. I niedziela. Królowa kielichów. No piękne czytanie macie, moi mili. Bardzo ładne. W tle czytania paź buław, czyli jakiś flirt, jakiś romans, coś się szykuje. No. Bardzo ładnie. Widać czy nie widać? Zaraz go przesuwamy. O. Ok, bardzo ładnie. Poniedziałek, król buław. No, możecie spędzić go albo w towarzystwie mężczyzny po 45 roku życia z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec, albo to jest Wasza karta. Będziecie w tym dniu dynamiczni, aktywni, będziecie działać, jakieś przedsięwzięcia, jakieś załatwianie w firmie czegoś, tak? No, będziecie naprawdę bardzo aktywni w poniedziałek. Dużo spraw możecie mieć do pozałatwiania. To jest też dobre doradztwo, tak? Będziecie tolerancyjni, charyzmatyczni, no i bardzo przedsiębiorczy, bardzo aktywni, co niektórzy może się wybiorą na siłownię, żeby sobie troszeczkę poćwiczyć. Albo tak jak mówię, spotkacie mężczyznę, który może pomoże Wam coś w biznesie, może coś doradzi, może pokieruje jakoś, tak? Może jakaś rozmowa z nim się odbędzie. Poniedziałek, aktywny, bardzo aktywny. I to jakieś sprawy z poprzedniego tygodnia jeszcze mogą tutaj się przeciągać do niego. We wtorek, karta 10 denarów, bardzo fajne, duże pieniądze, karta mówiąca o wszelakich sukcesach finansowych. No i do takich, które tylko zasilą Wasz tutaj budżet domowy, więc to mogą być niezłe pieniądze, nie wiem, może będzie premia, może będzie wypłata, może będzie jakiś awans, jakieś wygrane, niewykluczony spadek, co jeszcze? Sprzedacie bądź kupicie jakąś nieruchomość, mieszkanie, dom, działkę, finalizowanie czegoś, tak? Ogólnie bardzo duże zyski finansowe, więc może ta firma przyniesie jakieś tutaj duże dochody, może jakaś będzie umowa podpisana, jakieś zlecenie, co po prostu spowoduje, że duży zaborobek. Ogólnie to bogactwo materialne, tak? Bardzo dużo pieniędzy. I pieniądze takie właśnie do budżetu domowego, tak? Czyli nie jakieś takie właśnie firmowe, tylko to dla Was do kieszeni będzie zarabiać. Bardzo duże pieniądze, bardzo fajny dzień. W środę 8 buław. No, będziecie się komunikować, będziecie jeździć, to jest karta ruchu, spotkań, wymiany właśnie korespondencji, czy to mailowej, czy telefonicznej. Jakieś wiadomości mogą do Was przychodzić, listy polecone. Co jeszcze? Bardzo, bardzo taki właśnie aktywny dzień. Jakieś postępy, jakieś sprawy mogą szybko ruszyć, tak? Do przodu. Jakieś nowe pomysły może będziecie mieli. Będziecie dzwonić do kogoś, nie wiem, Facebook, Messenger, wszelakie te portale internetowe, też tak może być. Będziecie po tym internecie tam po prostu surfować, szaleć. Dużo wiadomości, bardzo też aktywny dzień, tak? Jeżeli nie będziecie siedzieć, że tak powiem, w wirtualnym świecie korespondencji, to jakiś ruch, będziecie się może przemieszczać, jakieś rozmowy, jakieś spotkania, ogólnie bardzo aktywny dzień. W czwartek będziecie bardzo zadowoleni z siebie, pieniędzy na pewno nie będzie Wam brakowało, może sprawicie sobie jakieś przyjemność, kupicie sobie coś ładnego, jakiś wypad na takie duże zakupy, żeby troszeczkę poszaleć, powydawać. 9 denarów to jest bardzo szczęśliwa karta, jeżeli chodzi o finanse, więc znowu tutaj może być jakiś spadek, jakaś wygrana, jakieś duże finanse, jakieś bardzo dobre inwestycje. Powtarza się sytuacja tutaj z tego wtorku, tak? Z tym, że Wy tak jak już byście mieli te pieniądze, czujecie się bogaci, tak? Czujecie się naprawdę, no jak panna na wydaniu, że tak powiem. Bogata panna na wydaniu. Bardzo duże pieniądze, czujecie się atrakcyjni, bogaci. Nie chcę zoomować. Niedobra kamera. O, widzicie, jaka piękna pani? Może co niektóre panie wybiorą się do fryzjera, do spa, na jakieś masaże, kupią sobie coś ładnego. Będą się po prostu czuły pięknie i atrakcyjnie. Oczywiście panowie też, nie ujmując tutaj panom. Co w piątek? No w piątek powtórzyła się też 9. Tylko że już nie będziecie patrzeć tak na sprawy materialne, żeby sobie sprawić przyjemność. Jeszcze wrócę do tej 4, to też może być zakup jakiejś nieruchomości, działki, mieszkania, domu bądź sprzedaż, tak? Przepisanie czegoś, jakieś umowy spadkowe, więc to też może być tutaj w ten czwartek. Ale raczej bym powiedziała, że coś kupicie sobie ładnego, takiego, co sprawi Wam bardzo przyjemność, będziecie się czuli atrakcyjnie i bogato, a w piątek po prostu no, będziecie tak szczęśliwi, że już jest pełnia szczęścia, tak? 9 kielichów, spełnione marzenia, jesteście zadowoleni, szczęśliwi, nikt nie jest w stanie Wam popsuć humoru, spełniacie swoje zachcianki, być może gdzieś wybierzecie się do jakiejś restauracji, dobrze sobie zjecie, dobrze popijecie, pójdziecie do kosmetyczki, do spa, zadbacie o siebie, ktoś Wam poprawi humor, no będziecie naprawdę w szampańskim nastroju, nikt tego dnia nie popsuje Wam humoru, będziecie bardzo szczęśliwi, bardzo spełnieni emocjonalnie. W sobotę kapłanka. I teraz tak, jedne baranki będą sobie pobierały nauki gdzieś na uczelniach wyższych, może studiują zaocznie i będą intensywnie wytężać swoją intuicję i umysł w celu poszerzania wiedzy. Z kolei inne mogą właśnie kierować się tą intuicją, przeczuciami, może zasięgną porady wróżki, jasnowidza lub jakiegoś doradcy duchowego. Co nam może jeszcze powiedzieć kapłanka? To nieodkryte tajemnice, tak? Kobiece jakieś sekrety, jakaś ukryta miłość, ukryty flirt, ale to właśnie wiedza też i mądrość, tak jak powiedziałam, i cierpliwość. Więc w tym dniu no, musicie do swojej sytuacji tutaj dopasować, czy to jakaś intuicja, czy to jakaś tajemnica, czy... No wydaje mi się, że może jakaś kobieca tajemnica, bo mamy w tle flirt. Mamy tutaj tego króla buław, no i w niedzielę jest królowa kielichów. Królowa kielichów jest to kobieta po 45 roku życia, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Dobra, serdeczna, sympatyczna, przyjacielska, bardzo taka wdzięczna, miła, spokojna kobieta. Może symbolizować Waszą najlepszą przyjaciółkę, żonę, matkę, siostrę. Kogoś, kto przyjdzie Wam w każdej sytuacji z pomocą, nie opuści Was, pocieszy, jest takim dobrym duchem, tak? Takim aniołem stróżem. Więc tutaj na tą osobę możecie liczyć. Niektórzy panowie może poznają właśnie panią z takiego trygonu wody i właśnie z nią zawiąże się tutaj ten flirt. Oczywiście jak panie słuchają, to proszę sobie tu króla wstawicy. Płeć nie jest nieważna. Ktoś właśnie z trygonu wody. No i w tle ten flirt, tak? Nowy początek jakiejś znajomości bardzo ciekawej. No, nowe pomysły może będziecie mieli, jakiś nowy, świeży biznes, jakieś nowe działanie. To jest też trygon ognia, baran, lew lub strzelec, więc to może być wasza karta, albo jakaś młoda, świeża energia, może tego króla właśnie tutaj, to świeże uczucie. No uważajcie na romanse, na flirty, bo król buław to jest taki Kasanowa, taki stary wyga, podrywacz. No, on lubi związek, ale na jego warunkach, na jego zasadach. Więc tutaj uważajcie i to ktoś może być z przeszłości waszej, ktoś, kogo już znacie. Może się tutaj z powrotem pojawić i próbować jakiegoś romansu, próbować znowu was jakoś tam przekabacić do siebie. Dobrze, kochani, zobaczymy jaka jeszcze karta rada. Tutaj ta lampka, przepraszam, o. Odbija się w kartach niestety. No już trudno, i tak każdą kartę podnoszę, to jakoś musi tak być. Proszę jeszcze kartę rady dla zodiakalnego barana na tydzień od 4 do 10 marca bieżącego roku. Kochani, 6 buław. No, bardzo ładny tydzień. Ludzie będą wam kibicować, gratulować, osiągnęliście jakiś sukces po dłuższej batalii, nad czymś musieliście się naprawdę namęczyć, naszarpać, ale udało wam się. Ja myślę, że te pieniądze duże, które tutaj się szykują, być może ci z Państwa, którzy szukacie pracy, na pewno tą pracę znajdziecie i ona będzie bardzo dobrze płatna, będziecie bardzo z niej zadowoleni. No i wzbudzacie wśród ludzi szacunek, tak? 6 buław to jest karta uznania, karta triumfu, osiągnięcia sukcesów, więc tak się będziecie czuli w tym tygodniu, że no, ludzie będą wam wypili brawo, będą kibicować, czekają nawet na was, tak? Aż ogłosicie jakąś być może nowinę, więc no, bardzo fajny tydzień. Zobaczymy jeszcze przesłanie anielskie. Proszę o przesłanie dla zodiakalnego barana. Niewinność. O, potwierdza się, kochani, z tą kartą kapłanki. Kapłanka też jest niewinną taką kobietą. Bardzo skrytą, tajemniczą. Proszę bardzo. Ukochany. W rzeczywistości każdy jest niewinny, bo nikt nie może zniweczyć doskonałości dzieła Bożego. Przekaż nam swe jarzmo, a złagodzimy jego ciężar. Przekaż nam swoje poczucie winy, złość i wstyd, zaciemniające Twój obraz świata i znowu ciesz się spokojem serca. Piękna rada. Kto chce, niech weźmie ją do siebie. No dobrze, jak się ładnie kolorystycznie nawet dobrał. Kochani, życzę Wam wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie Wasze plany się zrealizowały pomyślnie. Przede wszystkim spokoju, dużo cierpliwości i widzimy się na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pamiętajcie, żeby sprawdzić swój znak ascendentalny. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota tygodniową od 4 do 10 marca bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, może nie rezonować, jest to zupełnie normalne, więc tylko te karty, które Państwu pasują do sytuacji życiowej, bierzemy do siebie, tak? Resztę wyrzucamy. Teraz przechodzimy do czytania. Karty mam już potasowane, tylko je raz tam przełożę i już patrzymy, co tam nasze lwy czeka w najbliższym tygodniu. Poniedziałek. Rydwa. Wtorek. Świat. Pięknie. Wyjazd zagraniczny. Środa. królowa denarów. Czwartek. Osiem mieczy. Piątek. Słoneczko. Na razie, gdyby nie te 8 mieczy, to macie rewelacyjne czytanie. Sobota. As mieczy. I niedziela. Gwiazda, wow! No to macie czytanie. Ho, ho, ho! Moi kochani, i w tle podróż, nowy początek, nowe horyzonty. No, no, no. Od razu mogę powiedzieć, kochani, że szykuje się dla większości lwów wyjazd zagraniczny. No, karta świat przy karcie rydwanu. Tu podróż, obie karty. No. Wyjazd. Dobrze. Poniedziałek. Podróżowanie. Ogólnie ruch. Przemieszczanie się. Komunikacja. Czy to samolotem, czy samochodem, czy autokarem. Podróż jakaś może Was czekać. Co jeszcze? Rydwan to jest karta, taka karta ratownik, która wiezie Was do sukcesu, tak? Macie bardzo silną wolę, bierzecie sprawy w swoje ręce i załatwiacie je po swojej myśli, tak? Po prostu tak, no, pozytywnie, bardzo, jak najbardziej pozytywnie. Co jeszcze? Karta dowozi do wymarzonego celu, na pewno. Jest to ruch, przemieszczanie się, podróżowanie, ale też kontrola nad sprawami, tak? Zwycięstwo nad sprawami. Już byliśmy tak zdeterminowani, że po prostu wzięliśmy sprawy w swoje ręce i ruszamy do przodu. Gwałtowny ruch. To, co stało w miejscu, po prostu ślimaczyło się, jakoś było w zawieszeniu. Nagle ruszy z kopyta. Wszystkie te sprawy, które się wlekły, ruszą bardzo szybko. No i będziecie panować nad tą sytuacją, tak? Osiągniecie ten swój podbój. Ale wyjazd. No, przy karcie świata, która jest kartą podróży zagranicznych, tak, otwarcia się na świat, to mówię, no większość z Was wyjedzie gdzieś i to gdzieś dalej, jakaś podróż zagraniczna, nie wiem, zmiana pracy. Karta świat jest to karta szczęśliwego zakończenia, tak? Być może ktoś wróci z jakiejś dalekiej podróży. Zwieńczyliście jakieś swoje dzieło i teraz dostajecie nagrodę. Teraz po prostu czeka Was sukces. No, jesteście tak szczęśliwi, macie otwarte możliwości, jesteście otwarci na ludzi, ludzie są otwarci na Was, tak? To są jakieś nowe horyzonty, nowe perspektywy przed Wami, nowe możliwości, spełnienie swoich najskrytszych marzeń, tak? Dopięliście wszystkie sprawy na ostatni guzik, dobrnęliście do celu swojej podróży i czeka Was teraz triumf i nagroda, tak? Bardzo, bardzo się te karty po prostu, no, jeszcze arkana wielkie, to się może przełożyć na 3 miesiące do przodu, ale bardzo mocne przesłanie, jakie piękne, w niebieskich kolorach, no coś cudnego, jeszcze ta gwiazda do nich tutaj pasuje. Bardzo, bardzo pozytywne zmiany, Co niektórzy może wyjadą do pracy za granicę i przy tym widzę bardzo duże pieniądze, kochani. Bardzo fajna umowa o pracę, sukces finansowy, bardzo duże pieniądze. Płodność wszelaka, rozmnożenie majątku, dobre inwestycje, dobre gospodarowanie pieniędzmi, bo królowa denarów to jest taka porządna gospodyni, która wie, jak lokować pieniądze i ona zawsze ma pieniądze. Ona nie trwoni na głupstwo, to jest taka mała cesarzowa, ona otacza się bogactwem, lubi bogactwo, jest bardzo wygodna, lubi mieć piękne, zadbane mieszkanie, no otaczać się przepychem, zawsze fajnie, elegancko ubrana, ale bardzo dobra, sympatyczna osoba. Kochani, jeżeli chodzi o pracę, może być praca stała, o porządnej, takiej stałej, solidnej umowie. nie jakieś śmieciówki. Jeżeli mówię tutaj o wyjeździe, mogą być to jakieś kontrakty zagraniczne, które spowodują duże zyski finansowe, tak? To może być też kobieta po 45 roku życia z Trygonu Ziemi, Byk Panna Koziorożec. Być może ona będzie miała tutaj ten wpływ na Wasz wyjazd. Żona, przyjaciółka, matka, szefowa, tak? Wasz pracodawca, współpracownik. Jakaś osoba, która będzie miała związek z całą tą sytuacją, będzie miała związek z tym Waszym sukcesem. W czwartek troszeczkę taki dylemat, troszeczkę się zakręcicie, troszeczkę się uwikłacie w jakąś taką pułapkę umysłu, zbyt może dużo wrażeń, zbyt może dużo propozycji jakichś. Troszeczkę źle postrzegacie całą sytuację, tak? Troszeczkę obawiacie się czegoś, jakiś lęk jest, może boicie się tego wyjazdu tutaj, tak? No bo nie wiecie, jak to tam będzie, no inne miasto, inne państwo, nowe zupełnie środowisko, może nie wiecie, jak się tam odnajdziecie. Ósemka mieczy jest to też karta jakiejś niewykorzystanej szansy, tak? Stawiacie sobie jakieś ograniczenia, jakieś przeszkody, boicie się, unikacie rozwiązania w ogóle tego, tak? Stoicie w tym swoim takim stanie umysłu, który po prostu jeszcze w błąd Was prowadza, bo sprawy zupełnie tak nie wyglądają. Nie są aż tak straszne, jak Wy sobie wyobrażacie, tak? Nie jest to wszystko takie tragiczne, jak Wam się wydaje. Dobrze. Więc uwolnijcie się od tych myśli, bo jakbyście tylko zdjęli tą opaskę z oczu, to byście by zobaczyli, że to jest naprawdę okazja i trzeba w to iść. W piątek już optymistycznie, pozytywnie, że tak powiem, podchodzicie do świata, do ludzi. Bardzo udany dzień, wszyscy są życzliwi, wszystkie sprawy udaje się pozałatwiać bardzo, bardzo pozytywnie. Nikt nie powinien w tym dniu Was wyprowadzić z równowagi, będziecie się cieszyć, będziecie radośni. Kolejny sukces, bo to jest też karta Słońce, karta sukcesu. To jest szczęśliwy dom, taki solidny, to są uczucia, to jest szczęście, radość, szczęście rodzinne, miłość, tak? Co jeszcze? No, przede wszystkim optymizm i taka witalność, czyli będziecie tryskać energią po prostu w tym dniu, tak? To jest też karta płodności, więc te panie, które planują dzidziusia, tak najbardziej możecie się tutaj starać. No i karta przyjemności, bogactwa, zysków, sukcesów zawodowych, tak? Osiągnięcia celów, powrotów do zdrowia, jak najbardziej. Karta dziecka. Będziecie tacy właśnie beztroscy właśnie, jak dzieci. No coś wspaniałego. Piękne czytanie macie na ten tydzień, kochane lwy. W sobotę, no, będziecie tutaj dużo myśleć, odcinać się od jakichś niewygodnych spraw. Być może mogą być jakieś poważne rozmowy, konwersacje, albo po prostu, co niektórzy z Was, jak uczą się w weekendy, no to poświęcicie ten dzień naprawdę wytężonemu intelektowi, zagłębicie się w nauce, to jest też po prostu rozmyślanie, ocenianie faktów, tak, obiektywne analizowanie jakichś spraw. Ciężka sprawa, dobre wynagrodzenie na takiej zasadzie, tak? Więc tutaj no, może być to jakieś zwycięstwo prawdy, dojrzejecie może do czegoś się dowiecie bardzo pozytywnego, ponieważ w niedzielę macie karty gwiazdy, czyli spełnią się Wasze jakieś marzenia. Naprawdę, jakąś macie szansę od losu, która po prostu zmieni Wasze życie na lepsze. To jest spełnienie Waszych marzeń, nadziei, tak? Nadzieja na lepsze jutro. No, karta gwiazdy to też jest karta sukcesu, to jest nowej drogi życia, tak? Też karta miłości, karta wodnika, kogoś spod znaku wodnika, więc jak macie Państwo kogoś tam w otoczeniu, to może w niedzielę jakiś wodnik Was odwiedzić. Ale jest to właśnie karta odnalezienia takiego celu w życiu, tak? Szczęścia, akceptacji, optymizmu i dobrej przyszłości. No naprawdę macie słońce, macie gwiazdy, rydwan i świat, macie 4 arkana bardzo potężne i tak pozytywnej energii, że naprawdę rewelacyjny. No życzę wszystkim lwom, które to słuchają, żeby się Wam spełniło to czytanie, bo macie naprawdę rewelacyjne karty na ten tydzień. I w tle czytania właśnie 3 buławy, czyli jakaś planowanie jakiejś podróży, rozpoczęcie jakiejś podróży, wyjazdy, przemieszczanie się, dobry biznes, rozpoczęcie jakiegoś nowego biznesu, jakiejś nowej drogi życia, nowej pracy, To jest droga na szczyt, droga na sukces, czyli może awans jakiś. No już tutaj oczekujecie pozytywnych rozwiązań, tak? To są dobre widoki na przyszłość. Wy wypatrujecie już tutaj zysków, tego szczęścia, dobrobytu, pomyślności, tak? Już coś osiągnęliście, podjęliście jakieś kroki, teraz oczekujecie na pozytywne rezultaty. No świetne czytanie, świetne czytanie. Dobrze, kochani, zobaczymy teraz, jaka jest karta rada dla naszych wróżów. Karta rada ogólna na ten tydzień dla naszych wróżów. Kochani, śmierć. Czyli macie zmienić decyzję. Znaczy może nie decyzję. Macie po prostu... Ojej, a słowo mi uciekło, przepraszam. Zacznijcie działać w kierunku zmian, do których już dojrzeliście, które przemyśleliście. Podjęliście jakąś decyzję i teraz zmieniacie swoje życie. Zupełna transformacja, zupełne przeobrażenie dotychczasowego waszego życia. Czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o wyjazd, czy o przeprowadzkę, czy o nowy związek. Raczej kielichów tu nie widzę, więc to raczej będzie dotyczyło tutaj finansów, nowej sfery życia, tak? Być może, nie wiem, wyprowadzicie się za granicę i tam podejmiecie jakąś pracę, całe życie swoje tam przeniesiecie, tak? Dom, rodzinę. Zupełna transformacja, zupełna, przeobrażenie. Oderwiecie się od tych starych jakichś idei, jakichś hołbionych przekonań, tak? Uwolnicie się od jakiejś czegoś, co już wam nie służyło i przeobrażacie się i coś się kończy i coś nowego zaczyna. Czyli stary etap swojego życia żegnacie, a wchodzicie w nowy, lepszy, tak? Coś starego zostawiacie, coś, co już po prostu było, minęło, teraz zaczynacie nowy etap życia. I jeszcze piękną kartę anielską poproszę dla naszych lwów. Mam... Zmiana kierunku. No widzicie, jak karty współgrają? Zobaczcie. Zmiana kierunku. Zmiany, których doświadczasz, zmierzają w kierunku wyznaczonym pragnieniem otwarcia swego serca na miłość i nasze przewodnictwo. Otaczamy Cię ochroną teraz i w przyszłości, więc skrocz swoją drogą ku upragnionych celom. Ku upragnionym celom. Kochani, jeżeli macie marzenie, spełniajcie je i przeobrażajcie się, transformujcie, zmieniajcie, zostawcie dotychczasowe życie, jeżeli ono było złe, niefajne, nudne i zacznijcie wszystko od nowa, ponieważ karta świat mówi, że doszliście już do jakiegoś etapu w swoim życiu i rozpoczynacie teraz nowy, lepszy, tak? Tamten cykl już się zakończył, teraz wchodzicie w nowy cykl, nowy, lepszy. I wchodzicie po prostu po sukces, po nagrodę. To, co do tej pory przeżyliście, teraz dostaniecie za to nagrodę. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, żeby wszystko się spełniło, żeby wszystko się sprawdziło, żeby wszystkie Wasze plany się zrealizowały. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Sprawdźcie sobie jeszcze znak ascendentalny. Link do obliczenia macie pod filmem. I cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, kochani. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce. Zapraszam Was na tygodniową prognozę z kart Tarota od 4 do 10 marca. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, więc wybieramy tylko to, co pasuje do naszej sytuacji życiowej, reszty nie bierzemy pod uwagę. Karty jak zwykle mam już potasowane i już patrzymy, co tam o naszych strzelcach będzie się działo w tym tygodniu najbliższym. Już patrzymy. Poniedziałek. 3 kielichy. Wtorek. 4 miecze. Środa. Królowa denarów. Czwartek. słońce. Piątek. 7 kielichów. Sobota. Paść denarów. I niedziela. Głupiec. W tle czytania mamy 5 denarów. Widać? Chyba widać. No dobrze, zaczynamy, kochani. Poniedziałek, 3 kielichy. Ogólnie karta zabawy, radości, świętowania, uczczenia czegoś, opijania sukcesu. Coś doprowadziliśmy, jakieś sprawy do końca i teraz cieszymy się z rezultatów tych spraw. To może być zabawa w takim doborowym towarzystwie, przyjaciół, znajomych, rodziny. Balujemy, imprezujemy. Może jeszcze impreza się z niedzieli przeciągnęła, moi kochani. Co jeszcze? Karta przyjaźni. Coś, co nad czym długo pracowaliśmy, osiągnęło sukces. Teraz się cieszymy, ale to jest też karta trójkąta emocjonalnego, więc kochani, uważajcie. We wtorek karta odpoczynku, medytacji, spokoju. Co jeszcze? Regenerujemy swoje siły, rehabilitujemy się, tak? Zbieramy nową energię na nowy tydzień. Troszeczkę się odseparowujemy od otoczenia z bezpiecznej odległości. Badamy otoczenie, chcemy się wyciszyć, pomedytować, być może pomodlić, odpocząć. Co niektórzy wyjadą do sanatorium, mogą mieć jakiś pobyt w szpitalu, jakiś wyjazd taki na dłuższy odpoczynek, a niektórzy po prostu będą mieli wolne i poświęcą się właśnie relaksowi, żeby się wyspać, odpocząć, zrelaksować. No być może po tej imprezie tutaj będziecie odpoczywać, kto wie. W środę spotkanie z królową denarów, kobieta powyżej 45 roku życia z trygonu ziemi, byk panna bądź koziorożec. To są też umowy o pracę, to jest przypływ dużej gotówki, jakieś niespodziewane pieniądze, dobre zyski finansowe. To jest też karta płodności, więc te panie, które planują dzidziusia w tym tygodniu, mają szansę na zajście w ciążę, tym bardziej, że obok jest karta słońca, która też mówi o dziecku. I na koniec mamy głupca, który też mówi o dziecku, więc 3 karty mówiące o ciąży, więc te panie strzelce, które planują, na pewno się uda. No karta wygody, karta dostatku, więc w tym dniu będziecie czuli się bogaci, piękni, dostatni, twardo będziecie stąpać po ziemi, będziecie załatwiać wszelakie interesy, w pracy się pojawicie, będziecie sumiennie wykonywać swoje obowiązki, więc bardzo fajnie. Czwartek, karta sukcesu, karta optymizmu, karta radości, stabilizacji. To też karta dziecka, tak jak mówiłam wcześniej. Bardzo fajny dzień, naprawdę będziecie tryskać energią, będziecie sympatyczni dla wszystkich, w doskonałym humorze. Ludzie też będą dla Was łaskawi, życzliwi, nie powinno mieć żadnych problemów. Wszystkie sprawy powinniście pozytywnie pozałatwiać, nie będzie żadnych trudności. Co jeszcze? Karta słońca, no to jest karta szczęścia, tak? Sukcesu, optymizmu, takich sił witalnych, płodności, no i wszelakich przyjemności, bogactwa, zysków, tak? Więc będziecie się naprawdę czuli rewelacyjnie w tym tygodniu. W piątek dużo możliwości, dużo propozycji. Nie wiem, może znowu planujecie weekend i tak naprawdę nie wiecie, co zdecydować. Dużo pomysłów, mierzycie się ze swoimi myślami, troszeczkę fantazjujecie, troszeczkę tych pomysłów za dużo. Uważajcie, żeby się nie sparzyć, wybierzcie jedno, a dobrze, tak? Ale propozycji może być dużo, może będziecie być tacy trochę zakręceni, trochę za dużo w głowie tych pomysłów, za dużo zachcianek. W sobotę karta pazia denarów, jakieś dobre finanse, początki nauki, studiowania, dokształcania się, co jeszcze, jakieś dodatkowe pieniądze, być może ktoś jakąś pracę dorywczą sobie złapie. To jest też karta dziecka z Trygonu Ziemi, byk, Panna Koziorożec, więc ci z Państwa, którzy tutaj planują dziecko, może się począć właśnie chłopiec, tak? Więc jak najbardziej tutaj, ale ogólnie karta nauki, dokształcania się, świeżych jakichś pomysłów na biznes, początki pracy, tak? Może być to pierwszy dzień na przykład nowej pracy. I w niedzielę mamy głupca, nowy początek, nowe życie, wchodzimy w coś nieznanego, jakiś nowy etap w naszym życiu, rozpoczynamy wszystko od nowa. No, to jest też karta dziecka, więc co niektórzy, tak jak powiedziałam wcześniej, przepraszam, że się powtarzam, może się dziś pojawić. Co jeszcze? Uważajcie tutaj na, żeby... To taki trochę ryzykowny początek, bo głupiec to tak nie myśli, tylko tak idzie za ciosem, zachłyśnięty tą nowością. Wy bądźcie rozsądni, patrzcie pod nogi, żeby nie spaść tutaj z tej skały, bo się mocno możecie poobijać. Zwracajcie uwagę na przyjaciół, bo oni czasami mogą Wam dobrze doradzić i powstrzymać przed jakąś głupią decyzją, jakąś taką nierozważną, nieprzemyślaną. Na zasadzie ryzyk fizyk, będzie to będzie. No i co jeszcze? Chyba nic, nowy etap jakiś, tak? Coś się tutaj zaczyna nowego u Was. Karta tła, karta 5 denarów, karta biedy, zubożenia. No uważajcie, żeby za bardzo nie być rozrzutnymi w tym tygodniu, przepraszam. Uważajcie na wszelakie tam płatności, mandaty, jakieś wezwania do zapłaty. Uważajcie na złodziei, żeby nikt Wam w portfela nie zwinął. Ci, co tam jakieś inwestycje, no to uważajcie, żeby nie stracić, więc tutaj nie ryzykujcie może w tą niedzielę, bo różnie może być, tak? Ewentualnie może być tak, że ktoś się tutaj zwróci do Was o pomoc i będzie, że tak powiem, prosił o jakieś wsparcie materialne, no to już musicie się nas zastanowić, czy go wesprzecie, czy nie. Karta rada ogólna dla strzelcy na ten tydzień. Królowa kielichów. Bądźcie dobrymi, łaskawymi osobami. Czyli jednak jak ktoś się tutaj do Was zwróci o pomoc, pomóżcie, podzielcie się. Królowa kielichów, dobry doradca, doskonała, sympatyczna, miła, wrażliwa osoba, do rany przyłóż, przyjaciółka, mama, żona. Będziecie na pewno bardzo miło postrzegani, bardzo ciepło, przyjacielsko. Bądźcie serdeczne, miłe, życzliwe, dobre, dobrzy, tak. Taka jest rada od tarota, żebyście byli jak taka królowa właśnie kielichów. Nie odmawiajcie pomocy, tak? Bądźcie dobrą przyjaciółką serdeczną, która i w dostatku, i w biedzie pomoże. I teraz aniołek dla naszych strzelców na ten tydzień. Idealny termin. Widzicie, kochani? Może to chodzi o to poczęcie. Bo tyle kart dziecka wyszło. Właśnie nastał dla Ciebie idealny moment, żeby zacząć działać, poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdź przez nie, a my będziemy Ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces. Widzicie? Karta sukcesu i nowe drzwi się otwierają, nowy początek z głupcem. Wszystko i wszyscy są po Twojej stronie, wspierając Twój triumf. Piękna karta. Piękna karta, jak pięknie dobrana kolorystycznie tutaj do tej zieleni. No, lampka trochę zakłamuje rzeczywistość, ale karty są piękne, kolorowe. Kochane moje strzelce, życzę wspaniałego tygodnia, bo macie bardzo piękne karty. Uważajcie tutaj tylko, jakaś osoba w Waszym otoczeniu po prostu potrzebuje wsparcia. Życzę, żeby ten tydzień był jak najbardziej wspaniały dla Was, żeby wszystkie plany udało Wam się zrealizować. Pamiętajcie, żeby sprawdzić swój znak ascendentalny, bo tam też są informacje. Link macie pod tym filmem do strony, gdzie można sobie takowy znak obliczyć. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejne czytania i do usłyszenia.